Na całą noc! Zawołał Ryjek. Tak sądzę, odpowiedział tatuś. Pośpieszcie się z wybudowaniem szałasu, bo wkrótce będzie deszcz. Przygodę wyciągnięto wysoko na piasek, po czym w pośpiechu wybudowano na skraju lasu szałas z żagla i koców. Mama Muminka uszczelniła go mchem, a Migotek wykopał dookoła rów, żeby woda deszczowa miała gdzie spływać. Wszyscy biegli to tu, to tam, wnosząc swoje rzeczy pod dach. Grzmiało już coraz bardziej. Drzewa muskał teraz lekki wietrzyk, szumiąc lękliwie. Wyjdę na cypel zobaczyć, co z pogodą, oznajmił Włóczyki. Wciągnął kapelusz głęboko na uszy i wyszedł. Samotny i szczęśliwy, doszedł do najdalszego krańca wyspy i stanął, oparwszy się plecami o wielki kamień. Na ciemnozielonej wodzie wznosiła się biała piana fal. Skały świeciły zielono jak fosfor. Od południa grzmiąc uroczyście nadciągała burza. Rozpinała nad morzem czarne żagle. Rozrastała się na całe niebo. Błyskawice błyskały złowieszczo. Idzie prosto na wyspę, pomyślał Włóczyki z dreszczem radości i podniecenia. Zmrużywszy oczy pod szerokim rondem kapelusza, wyobrażał sobie, że płynie na samym szczycie wału chmur, że wystrzeliła go w morze sycząca błyskawica. Słońce znikło, a deszcz, jak szara zasłona, sunął nad morzem. Włóczyki odwrócił się i skacząc po kamieniach zaczął biec. Zdążył w samą porę dobiec do namiotu. Ciężkie krople deszczu zaczęły już bić w płótno żaglowe, łopocące na wietrze. Chociaż wiele godzin pozostało jeszcze do wieczora, świat pogrążył się w ciemności. Ryjek owinął się dokładnie kocem, gdyż bardzo bał się burzy, a inni siedzieli skuleni, tuląc się do siebie. W całym namiocie unosił się zapach zbiorów botanicznych paszczaka. Teraz straszliwy grzmot rozległ się tuż nad ich głowami. Namiot raz po raz wypełniało białe światło błyskawic. Burza toczyła się po niebie niczym olbrzymi pociąg, a morze miotało gniewnie wielkie spienione fale na samotną wyspę. Co za szczęście, że nie jesteśmy na morzu, powiedziała mama Muminka. To niesłychane, co za pogoda. Panna Migotka wsunęła drżącą łapkę w łapkę Muminka, który od razu poczuł się męski i opiekuńczy. Ryjek skulił się pod kocem i wrzeszczał. Teraz jest dokładnie nad nami, powiedział tatuś Muminka. W tej samej chwili olbrzymia, sycząca błyskawica rozświetliła wyspę. Rozległ się straszliwy huk grzmotu. Piorun uderzył coś w pobliżu, zawołał Migotek. Tego było już za wiele. Paszczak siedział, trzymając się za głowę. Kłopoty! Wciąż kłopoty! Mruczał sam do siebie. Burza przesuwała się teraz ku północy. Grzmoty rozlegały się coraz dalej i dalej. Błyskawice były bledsze. W końcu słychać było tylko szum deszczu i huk fal bijących o brzeg. Możesz już wyjść, Ryjek, powiedział Włóczyk i burza minęła. Ryjek mrugając wymotał się z koców. Wstydził się trochę tego, że tak okropnie krzyczał, więc ziewał i z zakłopotaniem drapał się za uchem. Która godzina? Zapytał. Dochodzi ósma, odpowiedział Migotek. No to myślę, że pójdziemy spać, powiedziała mama Muminka. Wszystko to było bardzo nużące. Ale czy nie byłoby ciekawie pójść i sprawdzić, gdzie uderzył piorun? Zapytał Muminek. Jutro, odpowiedziała mama Muminka. Jutro wszystko zwiedzimy i będziemy pływać w morzu. Teraz wyspa jest mokra, szara i niemiła. Potem otuliła ich dobrze kocami i zasnęła, wsunąwszy torebkę pod jasień. Na dworze burza szalała znowu ze zdwojoną wściekłością. Łomot fal mieszał się teraz z dziwnymi odgłosami, śmiechem, tupotem biegających nóg i biciem wielkich dzwonów gdzieś daleko na morzu. Włóczyki leżał cicho i słuchał świata, marząc i wspominając swe wędrówki. Wkrótce znowu wyruszę, pomyślał, ale jeszcze nie teraz.